Dzień dobry, Anna Więckiewicz. Zapraszam na serwis informacyjny. W pierwszej części odcinka m.in. gala wolontariatu, mikołajkowy turniej koszykówki i spotkanie mieszkańców z radnym Wojciechem Pieleckim. Podczas uroczystej gali wolontariatu, której organizatorem jest Stowarzyszenie Można Inaczej, nagrody odebrały najlepsze wolontariuszki roku 2023. Zostały nimi Monika Dzwonkowska, Honorata Braun oraz Mirosława Nowak. Cieszymy się, że możemy Was wspierać na każdym kroku, że jesteście z nami i dzięki Wam życie w naszym mieście po prostu staje się piękniejsze. Myślę, że żadnych słów, podziękowań, wielkich dla Was nie potrzeba, jak tylko postulat czynienia dobra. Młodzi koszykarze z Gama Akademia Koszykówki spotkali się 5 grudnia w hali miejskiej imienia Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim na wspólnym mikołajkowym festiwalu. To już 7. edycja imprezy, w której biorą udział uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Znajdujemy się w hali miejskiej imienia Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim na mikołajkowym festiwalu Gama Akademii Koszykówki. Jest to już kolejna edycja naszych zmagań koszykarskich dla dzieci objętych projektem Gama Akademii Koszykówki. Jednak jest to dla nas edycja wyjątkowa w tym roku. Zawitał do nas Grabo, dunker, mistrz świata we wsadach do kosza, który zaszczycił nas swoją obecnością. Pierwszy raz gościmy na mikołajkowym festiwalu nowe dzieci Gama Akademii Koszykówki, czyli uczestników projektu Gama Basket Smyki, projektu skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. A przede wszystkim po raz pierwszy organizujemy imprezę w takim duchu prozdrowotnym. Mamy rozłożone stoisko z wodą przygotowane przez firmę Starwik. Dzieci otrzymają dzisiaj upominki, również w którym nie będą znajdowały się żadne słodycze, tylko właśnie zdrowa żywność, jak na przykład chipsy jabłkowe i tak dalej, woda mineralna, bez cukru, różne musy owocowe i same owoce. Również przygotowaliśmy dzięki naszemu sponsorowi tytularnemu, czyli firmie Gama, przygotowaliśmy stoisko z owocami, bo chcielibyśmy, aby koszykarze w naszej akademii, dzieci, które kontynuują swoją przygodę z koszykówką, tak naprawdę stawały się dobrymi koszykarzami tylko przy okazji. Natomiast my przede wszystkim chcemy wychowywać te dzieci, chcemy, aby w naszej akademii tworzyły się zdrowe nawyki, aby tworzyły się nawyki, które tym dzieciom w przyszłości pozwolą być szczęśliwymi, dorosłymi ludźmi. Bardzo lubię takie wydarzenia. Ogólnie koszykówka jest bardzo fajna. Polecam się zapisać do Gamy. Mam 8 lat. Koszykówkę trenuję ponad rok. No i jeździć na takie wydarzenie to sama przyjemność. 29 listopada w sali dworca PKP odbyło się spotkanie mieszkańców Starogardu z przedstawicielami władz miasta, policji i zarządcami budynków. Omówiono na nim realizowane i planowane inwestycje w północnej i zachodniej dzielnicy miasta. Spotkanie zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki. Prawie 300 metrów nowej drogi powstało od skrzyżowania ulicy Balewskiego do skrzyżowania ulicy Jakobsonów. Budowa ulicy Kopicza trwała prawie rok. Wykonawca przebudował kanalizację deszczową, wybudował nową nawierzchnię i chodniki z kostki betonowej oraz postawił wzdłuż drogi nowe energooszczędne lampy. Cała inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych. Oficjalnie z drogi mieszkańcy mogą korzystać od 1 grudnia. No jest super, jest wspaniale w porównaniu, tak jak mówiłem, z tym, co było, a to, co jest, to niebo, ziemia. Tu po prostu była polna droga. W okresie wiosennych roztopów to tutaj ludzie w błocie grzęzli, a w tej chwili jest naprawdę super. Super zrobione, bardzo ładnie, przestronnie, chodniki, droga. Praktycznie rzecz biorąc jest zrobione na tip-top. Za co chciałbym podziękować i wykonawcom, a w szczególności panu prezydentowi, który chyba jako jedyny
z prezydentów, do których się zwracałem, a radnym już jestem troszeczkę czasu, jako jedyny i pierwszy potraktował sprawę poważnie, obiecał, że będzie zrobione i jak widać obietnicy dotrzymał, droga jest zrobiona. 30 listopada w Starogardzie odbył się zjazd komendantów Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego. Na spotkaniu omówiono m.in. temat płatności bezgotówkowej, nowoczesne narzędzia, w tym aplikację e-mandat, podsumowano działania prefektury. W drugiej części serwisu m.in. koncert Ocalić od zapomnienia, wyjątkowy występ zespołu Amoroso, Perły Ukrainy żołnierzom. Od dziś w naszym mieście kursuje świąteczny autobus z okazji Mikołajek, przejechał się nim także Gwiazdek, który pasażerów częstował cukierkami. Tego grudnia w sali kina Soku odbył się koncert z cyklu Pieśnią o historii Ocalić od zapomnienia część druga, zorganizowany przez młodzież drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Koncert dedykowany był nieżyjącym polskim i zagranicznym artystom. W miniony piątek w sali Soku odbył się wyjątkowy koncert zespołu wokalnego Amoroso. Zespół wystąpił w składzie Agata Glade, Agnieszka Dzienisz, Anna Frydrychowska, Maciej Klemeński, Tomasz Radimonas, Piotr Dudzic i Paweł Chapoński. Gościnnie wystąpił również zaprzyjaźniony z zespołem skrzypek Klaudiusz Rosół. Program realizowany został w ramach stypendium kulturalnego prezydenta miasta Starogard Gdański. W miniony czwartek w sali dworca PKP na zaproszenie radnego Zbigniewa Kotlewskiego oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odbył się występ zespołu Perły Ukrainy. Dedykowany był on żołnierzom z Ukrainy, którzy przebywają na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacyjnym Dobry Brat w Osieku. Dzisiaj odbył się koncert zespołu Perły Ukrainy. Dzięki zaproszeniu przez naszego radnego Zbyszka Kotlewskiego i fundację, którą prowadzi Aurelia Jankowska. Koncert odbył się dla żołnierzy z Ukrainy, którzy przebywają w Centrum Rehabilitacyjnym Dobry Brat na rehabilitacji. Jest to grupa 20 chłopaków. Myślę, że koncert się podobał.
Na 65. sesji Rady Miasta z 29 listopada podjęto m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy miejskiej, uchwałę w sprawie programu współpracy gminy miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy miejskiej Starogard Gdański w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Więcej szczegółów na temat podjętych uchwał znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zapowiedzi wydarzeń. Już jutro o godzinie 16 prezydent miasta Janusz Stankowiak zaprasza do sali Sokół na imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. W programie pokaz mody pod nazwą Moda bez barier, moda bez hamulców, prezentacja partnerskich działań Stowarzyszenia Nasz Starogard, grupy nieformalnej Pozytywnie Aktywni, Środowiskowego Domu Samopomocy, Kamili Froelke, 114 Ochotniczego Chówca Pracy, Starogardzkiego Stowarzystwa Fotograficznego i wolontariuszy indywidualnych. Gościnnie wystąpi Giuseppe Sestito, który muzycznie publiczność zabierze w podróż przez jazz, swing i popowe klasyki. Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji Starogardzkiego Centrum Kultury. Ilość miejsc ograniczona. Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej Mariusz Brodnicki serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy Pawła Wyborskiego pod tytułem Pejzaże bliższe i dalsze, wystawa na 25-lecie pracy twórczej, która odbędzie się 8 grudnia o 17 w głównym budynku muzeum przy ulicy Bocznej 2. Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę na Rynku Miejskim rusza jarmark świąteczny od godziny 11. Dostępne będą liczne stoiska, a po południu na scenie w nastroju świątecznym wystąpią artyści wykonujący kolędy i piosenki świąteczne. Czeka na Was wiele atrakcji, bądźcie z nami. Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert Orkiestry Dętej SCK. 16 grudnia o godzinie 17 orkiestra zagra tradycyjne polskie kolędy oraz zagraniczne piosenki świąteczne. Będzie to wieczór przepełniony muzycznym klimatem przygotowującym do zbliżających się świąt. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w recepcji SCK. Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza też 17 grudnia o godzinie 15 do sali Sokół na kolejny Teatr Młodego Widza. Teatr Lalki Tęcza wystawi spektakl pod tytułem Mikołaj, który zapomniał. Spektakl przeznaczony dla dzieci od lat 3, bilety w cenie 20 zł. Informacje sportowe przedstawi Państwu Grzegorz Szynkowski. SKS Full Impact Starogard Gdański odnosi 4. zwycięstwo z rzędu. W sobotę, 2 grudnia, wygrywają po dogrywce z zespołem AZS AWF Mickiewicz-Romus wynikiem 79-71. Kolejny wyjazdowy mecz kociewski Diabłów 10 grudnia z drużyną Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Na dziś to wszystko, dziękuję i do zobaczenia.